objawieniem, słowo wiedzy, coś, czym możecie zbudować, choć co masz? Witam wszystkich, Mariusz Kowalski, dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają. Chciałem zacząć od tego, że ja bardzo chciałem mieć proroctwo tutaj za każdym razem, a dzisiaj już nie chciałem mieć. Znaczy, pragnienie było, ale już tak nie na siłę i przyszło. I mam wrażenie, że to jest proroctwo dla mnie, ale również dla wszystkich ludzi, którzy czują się niepewnie, niekomfortowo w tym momencie. Ja wiele razy pytałem Boga, dzisiaj go o to nie zapytałem, ale mi odpowiedział: Boże, co to znaczy być bezpieczny w Tobie, być bezpieczny w Twoich ramionach? Tyle czytam o tym, to piękne jest, czytam o tym, tak w Twoim ręku, ta ręka, tak. I Bóg mi pokazał tą rękę i mówię: ja się nie trzymam, to Ty mnie trzymasz, tak? No, a tu okazuje się, że to nie to, bo aż ja miałem taki obraz tego i trudno mi to obrać teraz w słowa. Próbuj. Bo w ogóle jestem nieprzygotowany do tego świadectwa. Ale to była taka głęboka ręka, taka kieszeń. Taka dłoń, w której wyobraźcie sobie, jest taka kieszeń, z której nie możecie już się wydostać. W tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bo ja próbowałem się wydostać wiele razy, ale ta kieszeń była taka aksamitna, że im bardziej się wspinałem, żeby to zjeżdżałem w dół. I powiedział mu: widzisz, to jest bezpieczeństwo. Już nie możesz się wydostać sobie z tej kieszeni. Jestem bezpieczny. To była pierwsza takie objawienie. A drugie to szklankę wody widziałem. I ta szklanka sobie stała. I mam wrażenie, że to się łączy z tym pierwszym, z tą kieszenią, bo ta szklanka była na wyciągnięcie ręki. Ja przyznaję się, że ja mam tą szklankę na wyciągnięcie ręki i no, nie sięgam w porządku często, żeby się napić, wiecie. I to jest sytuacja, która dotyczy każdego z nas. Że ta szklanka jest na wyciągnięcie ręki, tak jak Jezus mówił: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To jest ta szklanka, także polecam. Amen. To jest dobre, wiecie. To, wiecie, a i Michał, okej, okay. Na wyciągnięcie.